Jak zwykle dzień zaczynamy od otwierania kalendarzy. Jej! No 16! O Jezu! O! Myślę... Wow. O, to... To chyba ten... Nie to! Tam to jest czarne. Myślę, że to jest to chyba, wiesz? Nie, to jest niebieskie. O, to jest czarne jakby. No dobra, niech ci będzie. To wyszło numer 15. 16. O, tak, 16. Jaką dzisiaj mamy? Jest tutaj. Czekolada. Aha, znowu migdał. Czekoladowy migdał, czy migdał w czekoladę, z czekoladą? Numer 16. O, ja znowu dużo roboty będziesz miał. To jest jakiś kwiatuszek, czy co to jest? Nie, jakiś tutaj. Aha. Ta jest najprzyjemniejsza część. 16. No, pierwsza, a, tak. O, znowu dwie kuleczki. Widzisz, a chciałeś coś słodkiego. A tu jest. O, uważaj na lampę. Nie, to jest 6. 16. Ja już wyjdę. Ej, czekaj, to nie jest chyba 16. A nie, dobra, przepraszam. O! Wow, ale kar. No, widzisz. Art. Mhm. Art, auto art. No dobra, no to lecimy teraz na zakupy. Bye, bye! Dzień dobry, witam się z Wami w 16 dniu Vlogmasa. My dzisiejszy dzień zaczęliśmy bardzo intensywnie, bo wstaliśmy bardzo wcześnie rano i niestety kupę roboty dzisiaj mamy, bo jutro jest nasz wielki dzień i to syn przechodzi na obiad, więc musieliśmy jechać na jakieś takie zakupy, chciałam kupić świeże mięso, ale oczywiście dzień zaczęliśmy od bycia na poczcie, co zaraz Wam pokażę. Na poczcie zapłaciliśmy 15 funta za wysyłkę tych naszych kartek i jeszcze przypomniało mi się, że o jednej ważnej osobie, do której chciałam wysłać te listy. Nie listy, tylko pocztówki. No i co? I później już poszliśmy tylko i wyłącznie na zakupy. Byliśmy w polskim sklepie. W polskim sklepie wydaliśmy 17 funtów, ale to tylko dlatego, że byliśmy tylko po sernik. Wzięliśmy jakąś tam wędlinkę. Wzięliśmy jeden Serfix. Serwetkę na stół, taką zwykłą, małą, co 2,99 bodajże. Zaraz Wam pokażę też. Więc tak, w polskim sklepie wzięłam chyba po 20-30 deko takiej szynki. Szkoda, że nie jest bardziej sucha, bo mąż nie ma bardzo suchą porcję osłową, taką normalną, zwykłą. Tą serwetkę, o której Wam mówiłam, taką na stół, żeby położyć, fiks śmietanowy i twaróg. I oczywiście nie wiem czemu, ale ten twaróg aż 6,29 kosztował. A tutaj jest paragon. Za wszystko zapłaciłam 17,88. A po polskim sklepie byliśmy w Lidlu i tam wydaliśmy około 69 funta. Kupiliśmy mięso, kupiłam tego gamonia, znaczy tą szynkę taką niepotrowaną, ja tam mówię gamoń, bo to się gamon nazywa czy coś takiego, ja ją uwielbiam, jest bardzo pyszna, mój mąż nie za bardzo. Wołowinkę, kiełbaski takie te małe, owijane w boczek, ten pinking blanket, brukselki, marchewkę, co jeszcze? No pokażę Wam to, zobaczycie sobie. A w Lidlu kupiliśmy cappuccino, takie zwykłe, pomarańcze. Musiałam dokupić trochę białych takich kawałeczków czekolady, bo mam 150 gramów, potrzebuję 200 do sernika. Sok jabłkowy, taki napój gazowany z czerwonych owoców. Wino do obiadu, właśnie te kiełbaski, o których Wam mówiłam, oni tutaj się bardzo w tym lubują. Mandarynki. Do pierniczków wzięłam też takie posypki, puszkę owoców takich w zalewie. Tutaj Junior sobie wybrał taką pomarańczką, jest taka czekolada do smaku pomarańczowym. Chyba rzepa to jest, pasternak, nie wiem, w każdym razie to właśnie synowa bardzo lubi.
brukselki, tutaj ten miks takich owoców i rodzynek do właśnie tej szpajzy. Tutaj jest właśnie ten gamoń, o którym Wam mówiłam, ta szynka peklowana. Tutaj mamy kawałek tego wołowiny, jabłka, no i oczywiście te krakersy, o których też Wam wcześniej wspominałam. No i to jest taka tradycja właśnie do obiadu. Je tak łapią i pociągają, i ten, który ma to większy kawałek, tam jest jakaś taka nagroda. No i w środku możecie tutaj dostać coś takiego. Taki spinacz, obcinaczkę do paznokci, pensetę albo coś takiego. No oprócz tego jest jeszcze korona. Co tam? Oprócz tego jest jeszcze korona. No jakiś tam żarcik głupi. I jeszcze dla męża kupiłam piwko, żeby się odstresował. No i co? I to by było tyle zakupów. Biorę się już do roboty teraz. A teraz, kochani, dokończę moje cappuccino i biorę się za robotę, bo muszę upiec ten kokos. I chyba wezmę się za ten sernik, bo ten sernik też się pewnie będzie długo robił. Później biorę się za sprzątanie i muszę poprasować obrus, poprasować serwetki. Więc roboty kupa, a czas goni, ale wszystko Wam pokażę. Bądźcie dzisiaj z nami. A teraz Wam pokażę mój lunchik. Trzy wegańskie kiełbaski, wegetariański, tak samo pulpeciki, bardzo dobre. I dzisiaj wyjątkowo mam burgera. Do tego trzy moje ulubione sosiki barbecue, ten z Ikea, musztardowy z koperkiem, takie co się do łososia dodają, i słodko-kwaśny chili, czy coś takiego. I tu mam sałatkę, jakieś tam pomidorki, cebulka, słonecznik, prażone oliwki i papryka, bo nie miałam ogórka, bo się skończył. Ho, ho. No, jakoś nie. No i właśnie przyszła przesyłka, na którą bardzo czekałam. Mój plecak, nie wiem jak to się wymyła, Messenger z firmy Pepak, turystyczna. Zobaczcie, to jest to właśnie, na co czekałam. 20 bodajże chyba 6 albo 9 litrów pojemności. Taki duży worek, tu ma w środku jeszcze też taką przegródkę, możemy napakować, ścisnąć po sam, że tak powiem, czubek. Tutaj mamy z boczku, mamy pojemniczki na wodę czy na herbatę. Tutaj mamy jeszcze jedną dodatkową kieszeń z przodu, do której możemy włożyć. Tutaj zamykamy. O, i popatrzcie, nawet z tyłu jest jest półeczka. No to właśnie to jest chyba ta, którą tam, nie wiem, coś tam można włożyć. Plecy są takie sztywne, więc raczej się to nie powinno pocić. Jestem zadowolona, cieszę się z tego, że była promocja na nie, bo były po 30 bodajże 6 funtów, a ogólnie to są po 60, więc za 60 na pewno bym sobie nie kupiła, a za 36 raczej tak. W 16 dniu vlogmasa żegnam się z Wami serdecznie i jeżeli Wam się podobał nasz dzień, prosiłabym o kciuka do góry i o subskrypcję, i do zobaczenia jutro.